Od kilku lat Grudziądz Zadon, ale również radny poprzedniej kadencji, tej kadencji, wmawia się, że w ogóle mówienie o uzdrowiskowości Grudziądza jest bez sensu, że dzisiaj załatwienie statusu uzdrowiska jest wykluczone, niemożliwe i tak dalej. I najdziwniejsze, że powtarzanie tego, to jest taka trochę goebbelsowska metoda, ale przyniosło skutek, bo ja to słyszę dzisiaj ze strony skądinąd bardzo dobrze do Grudziądza nastawionych ludzi, ze strony radnych obecnej i poprzedniej kadencji, którzy mówią: Andrzej, naprawdę, to uzdrowisko nie wchodzi w rachubę, bo to już było sprawdzane tam, prawda, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, daję Wam przykład. Sprzed, no nie wiem, kilku tygodni, trzech bodajże. Tu mamy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów i dwa słowa. Otóż ukazało się właśnie o rozporządzenie, które uznało za obszar ochrony uzdrowiskowej miasto Frombork. I ja pozwoliłem sobie podzwonić trochę, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Otóż okazuje się, że Frombork, no, leży gdzie leży, jest miastem jakim jest, każdy to wie. Dysponują też tam od kilku lat, kilka lat temu znaleziono tam ciepłe źródła, ale powiem Wam szczerze, nie ubywają się do naszych, ani pod względem termiczności, nie mówiąc składzie tego, tej solarki. No i bodajże w roku 2010 Frombork wystąpił, rozpoczął starania o nadanie tego statusu. Tu są wymienione wymagania, które spełnił. Myślę, że żadne z tych wymagań nie przekracza możliwości Grudziądza, gdyby ktokolwiek to podjął. I tak jak widzicie, minęły 4 lata i pierwszy ten etap, jakim jest właśnie uznanie jakiegoś terenu za obszar ochrony uzdrowiskowej, jest spełniony. No i tu są oczywiście konsekwencje, które z tego wynikają. Otóż teraz będzie można tam realizować budowę zakładów leczniczych, uzdrowiskowych z infrastrukturą, spełnia wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska i tak dalej, i tak dalej. I za tym oczywiście idą zupełnie nowe możliwości tego miasta i niech nikt mi nie powtarza i nie próbuje wmówić, że Grudziądz, który miał na to zdecydowanie więcej czasu, czegoś takiego zrealizować nie mógł. To jest trochę tak jak z Uniejowym, który startował razem z nami. U nas dzisiaj mamy jedno wielkie zero, w Uniejowie potężne, wielkie termy, w którym przyjmują milion turystów w Polsce. I tak jest też z uzdrowiskowością Grudziądza.